być powinni. Stella Silberstein i jej wojenna siostra na ławeczce pamięci. To nie jest pamiątka, to jest wyzwanie. To jest zobowiązanie. Jeżeli zrobiliśmy kiedyś komuś coś i to daje radość, to trzeba ją pomnażać. Miała kilkanaście lat, gdy pod swój dach na Podlasiu przygarnęła ją rodzina Piechowiczów. Moja mama ją przyjęła jako własne dziecko. Gdy zmarła moja siostra najmłodsza, to powiedziała: Boże, zabrałeś mi jedną córkę, ale zostawiłeś mi drugą. Po wojnie Stella Silberstein wstąpiła do zakonu, potem wyjechała do Izraela. Oni osiedlili się tutaj, w Długiej Goślinie. Stąd ławeczka w tym miejscu. Demony ciemności zawsze drzemią i trzeba dzisiaj także pielęgnować takie historie jak ta. Lucyna i Marian Piechowiczowie, sprawiedliwi wśród narodów świata. Niezwykła historia niezwykłej rodziny, symbolicznie zamknięta w jednej zwykłej ławce. Wielkie święto. Dla mnie to jest cud. Oddolna inicjatywa. Niezwykła, piękna. Stella Silberstein przeżyła Holokaust dzięki 65 Polakom. Gdy uciekła z getta, ukrywali ją przez 2 lata. Niemal wszystkich odnalazła, a potem doprowadziła do uhonorowania 23 z nich. Wodzisław Śląski i polskie dzieci wojny, dzieci niemieckich obozów zagłady. Gehenna była, to był płacz, bo ani nas, myśmy się nie znali. To było okropne przeżycie. Zresztą w ogóle trudno o tym mówić, trudno. Z roku na rok jest ich, świadków bestialstwa, coraz mniej. Troszeczkę historia o nas zapomniała i za późno sobie przypomniała, bo w tej chwili nas już jest bardzo mało. Ale przyjeżdżają tu co roku, by uczcić ofiary Marszu Śmierci. Wyruszył 73 lata temu z KL Auschwitz do Wodzisławia Śląskiego. 63 kilometry. W mrozie i śniegu Niemcy pędzili 56 tysięcy wycieńczonych więźniów. Zginęło 600 osób. 10 śmierci na kilometr. Maria Stepan, Wiadomości.